realizujemy i aktywizujemy wolontariat. Ponieważ na wiosnę udało nam się skoncentrować bardzo dużą grupę wolontariuszy, którzy do dzisiaj taki wolontariat dla seniorów realizują. W tym momencie wystarczy zadzwonić do jednego z 40 centrów aktywności seniora i uzyskać informacje na temat tego, kiedy jaki wolontariusz do seniora przyjdzie. Jeżeli chodzi o pomoc wolontaryjną, to ona obejmuje takie drobne sprawy dnia codziennego. Wiemy, że seniorzy nie powinni teraz wychodzić z mieszkań, stąd też rozumiemy, że trzeba zrobić im zakupy, może wyprowadzić psa, może załatwić sprawę urzędową poprzez pójście i wrzucenie na przykład dokumentacji do urny w jednej z lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa i nie tylko. Dodatkowo uruchomiliśmy teraz usługi, drobne usługi, takie jak podolog dla 85 plus seniorów oraz asystenta seniora 85 plus. Te usługi cieszą się ogromną popularnością. Będziemy chcieli je kontynuować, czyli utrzymać ten projekt. Asystent seniora ma na celu przede wszystkim rozmawiać z seniorem, wspierać go. Cały czas realizujemy program Złota Rączka, czyli sprzątanie dla tych osób powyżej 60 roku życia, drobne naprawy, takie bieżące, które trzeba wykonać w mieszkaniu. Dodatkowo uruchomiliśmy dwie linie porad psychologicznych. Senior może, jeśli ma taką potrzebę, zadzwonić, porozmawiać. Oczywiście wszystkie informacje, szczegóły dotyczące zgłoszeń, tego, gdzie zadzwonić, w jaki sposób pomoc jest realizowana, znajdują się na naszych stronach na Magicznym Krakowie, ale także wszystkich tych informacji udzielają Centra Aktywności Seniora, ponieważ ich taka działalność nie została zawieszona. Także Miejskie Centrum Informacji Społecznej Nadaszyńskiego również funkcjonuje, również udziela informacji, również świadczy pomoc psychologiczną, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, jak i dla seniorów.